Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Dzisiaj z Dawidem jesteśmy. Cześć, Dawid. Cześć, Kamil. Dawid, konsultuje, firmę konsultową prowadzisz, tak? Czyli co? Tak, mówisz. Czekaj, jeszcze raz od początku. Ale co, czyli co, mówisz, że jak ktoś czegoś nie wie, to może iść do ciebie i ty mu coś skonsultujesz, wytłumaczysz, podoradzasz, no ale tak wyglądasz na młodego człowieka, więc co taki młody człowiek może wiedzieć o biznesie? Skąd w ogóle taki pomysł, że możesz komuś coś doradzać? Co daje ci taki mandat doradzania? Wiesz co, zacznijmy od tego, że ja jestem indywidualnym inwestorem od 2009 roku. Wow, 8 lat. Zaraz po recesji, tak, finansowej, którą chyba każdy pamięta doskonale. I od małego dziecka tak naprawdę interesowałem się giełdą papierów wartościowych, a konkretnie akcjami. Tam akurat inne instrumenty finansowe mnie wtedy nie interesowały, nawet nie wiedziałem, co to jest na przykład kontrakt terminowy, a dziś wiem. Więc tak to wyglądało. Moim pierwszym takim, dlaczego tak doszło do tego, to takim pierwszym fajnym filmem, który wpłynął na mój charakter, na moją osobowość, to był film Pierwszy Milion. Pierwszy Milion. Nie, czy kojarzysz taki polski film? Nie. Nie kojarzysz. Ale polecasz, no to zaraz nadrobię zaległości. Na następną audycję już się przygotuję i będę znał. Ale podejrzewam, że o jakimś młodym, biednym chłopaku, który chciał się dorobić i się dorobił z wielkimi przygodami. Tak, tam była grupa przyjaciół z warszawskiej Pragi, gdzie... Nie, jakżeby inaczej, no w końcu musi być jakaś biedna dzielnica i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, tak każdy film powstaje od, wiesz... Znaczy każdy film o milionerach, nie? Od zera do milionera, nie? Zazwyczaj. No ja się tym po prostu nakręciłem, zacząłem pierwsze gazety kupować. Ja pamiętam, że pierwszą gazetą to była gazeta Profit, tam za 5 zeta można było kupić. Ja jako tam, wiesz, 14-15-latek, już nie pamiętam ile miałem lat, sobie to czytałem, wiesz, tak się tym interesowałem wszystkim, wiesz. Pamiętam, kiedy spółka Żywiec wchodziła. Ona już była na giełdzie, ale pamiętam, kiedy kurs akcji, kiedy oni rozwijali tą działalność, kosztował 100 zł za jedną akcję, 100 zł, co było bardzo tanio, jak na tamte czasy. I według mojej analizy, pamiętam, jak mówiłem, tato, wiesz co, słuchaj, no kupmy te akcje, naprawdę, no kurde, no 100 zł za akcję Żywiec, na tym można zarobić, to jest duża spółka, no wszędzie reklamy w ogóle, popyt. Ja wtedy nie wiedziałem, co to jest analiza fundamentalna, techniczna, co najwyżej informacje tylko czytałem, że dużo jest zainteresowania akcjonariuszy i tak dalej, i że płacą dywidendę. Więc no, oczywiście mój tata no, popatrzył na mój wiek i tak nie wiem, nie? A gdyby się mnie wtedy posłuchał, to naprawdę aż do 600 zł, wiesz, te akcje poszły w górę, więc ładnie. Do 660 chyba maksimum było, o ile dobrze pamiętam, tak. No to ładnie, ale nie posłuchał. I tak, no obecnie to tak, to staram się stworzyć spółkę. Ja pracuję też, obecnie od stycznia nie pracuję, może tak, pracuję dla siebie i staram się firmę Eldorado Consulting stworzyć dla indywidualnych inwestorów. Nie B2B, tylko dla indywidualnych inwestorów. Ale tam niestety z tego, co zauważyłem, miałem tam jakieś prawne regulacje, że coś tam było, że ja nie mam niby licencji inwestycyjnej i tak dalej, bo to trzeba mieć, to kosztuje dużo pieniędzy, z ile się nie mylę. No domyślam się, wszystkie te sprawy giełdowe, niegiełdowe i to, te KNF-y, nie KNF-y. No, przyjmowania środków pieniężnych, no. I to nie jest tak, że ja tu chcę tylko jakieś konsultingi dawać, ja chcę po prostu zatrudniać ludzi kompetentnych, lepszych ode mnie, z większą wiedzą, żeby oni po prostu tym sterowali. Na przykład w Filipinach można taką spółkę fajnie założyć, tam są inne regulacje prawne, wszyscy po angielsku mówią świetnie, a bardzo ładny kraj i bardzo dobre jedzenie i bardzo cieplutko.
i o wiele taniej, nie ma takich, jak to się mówi, nie ma takich problemów, że tak powiem, no można, nie wiem, no tam bardziej można działać i co samo jest z Tajlandią. Nie utrudniają życia nowym przedsiębiorcom, którzy po prostu chcą w ten rynek wejść uczciwie, ja to mówię uczciwie, a i to zaraz sobie porozmawiamy o tym, o właśnie uczciwości. No na Filipinach to tam sobie bardzo dobrze radzą z egzekwowaniem prawa, przynajmniej ostatnio mają takiego super prezydenta, który pozbył się narkotyków z kraju w zasadzie w kilka dni. No, no to ja myślę, że to trochę marketing. Nie, zasłyszałem bardzo, że Filipińczycy sobie w ogóle go chwalą, że super prezydent, że nie to, co tam wcześniej. No, ale tak jak mówiłem, no na pewno tam łatwiej z perspektywy założyć spółkę jako limited niż na przykład w Polsce. No tutaj to... Nie, ja jestem przerażony po prostu, co tu się dzieje, jak nie Amber Gold, to Finn Royal, może że nie mogę każdy słyszał, to już jest publicznie, jak nie Finn Royal, to jest, no tego jest masa po prostu. Warszawska grupa inwestycyjna wcześniej i tak dalej, no co chwilę się słyszy o jakimś takim większym przewale w branży finansowej. I ci ludzie po prostu zepsuli totalnie ten rynek, wiesz, no jest... Jest trudno się przebić, jest trudno po prostu zdobyć zaufanie tego indywidualnego inwestora, który został oszukany no, już tyle razy, po prostu trzeba kraj zmienić, bo według mnie to się nie da. No nie, no to jest spalony rynek. Dla mnie to jest spalony rynek. Ale dlaczego? Cała ta giełda, te wszystkie manipulacje, o których zaraz będę mówił. Postaram się, jak mogę, z moją wiedzą po prostu przekazać jakiś tam... Ale dlaczego jest ten rynek taki spalony? No bo ja rozumiem, że wiesz, znikąd weszła Amber Gold, która tam 17 czy ileś procent oferowała i że to niby jest bezpieczne i tak dalej. Ja pamiętam, mieliśmy audycję w kontestacji z Jankiem Fiorem i napieprzamy na ten Amber Gold, że nie bierzcie tego i tak dalej. Mieliśmy chyba 3 albo 4 telefony, które... Ale to jest możliwe, 17%, super, i dosłownie tydzień później już był w areszcie ten plichta i tak dalej, a my tak dumnie akurat cieszymy się, że timing tak sprawił, że my akurat 2 czy 3 dni przed padnięciem firmy mówiliśmy, że chyba trzeba ocipieć, żeby wrzucić na 17% na lokatę pieniądze, że to musi być piramida. I akurat tak się trafiło i tak nas to pogłaskało. Po podniebieniu, no ale wiesz, no w tej branży można, że tak powiem, zdobyć to zaufanie, tylko no zaufanie właśnie nie bierze się z niczego, tak? Zaufanie bierze się z tego, że jesteś na rynku już te 8 lat, czy 10, czy 15, czy 20, że masz dużo ludzi, z którymi współpracujesz i że dobrze się zachowujesz przy zaliczeniu wpadki, tak? No bo jak zarabiamy, to zarabiamy, ale tak na dobrą sprawę to właśnie firmę czy człowieka poznajemy po tym, jak on z takich trudnych sytuacji wychodzi, kiedy na przykład dajesz ciała i mówisz, a te akcje będą rosły, ale nagle spadają i trzeba jakoś z tego wyjść, nie? No to prezesi spółek giełdowych, rada nadzorcza. Wiesz co, ja w ogóle bym nie czytał tych prospektów emisyjnych. W ogóle ja tą audycję bardzo chciałbym skierować do bardziej początkujących indywidualnych inwestorów, którzy zaczynają swoją przygodę, tak jak ja. Czyli kogo rozumiesz przez początkującego? Czyli człowiek, który sobie gdzieś tam na wakacjach odłożył 10 tysięcy złotych, no i myśli, założę sobie jakiś rachunek maklerski, bo chociaż może niekoniecznie będę grał na lewarze razy 1000, ale zamiast trzymać w banku te pieniądze, no to może jakieś akcje kupię, zarobię, a stracę, to najwyżej szybko sprzedam, to tak dużo nie stracę, ale przynajmniej wejdę w rynek. O takich ludziach myślisz? Mniej więcej tak. No zwłaszcza młodych ludziach, wiesz co powiedziałbym, bo młodzi ludzie są skłonni bardziej do ryzyka tak. niż starsi. Starsi bardziej bezpieczeństwo chcą mieć. Ostatnio byłem w banku i tak słucham, taka starsza pani podeszła, podszedła, już ten język polski, i się spytała, czy mają państwo jakąś lokatę. I to było tak z miesiąc temu, pamiętam tą sytuację. No i tam od razu, no mamy, tam się trochę przesłuchałem, że tam 1%, a ja sobie od razu pomyślałem, Boże, nie no, przecież to jest ryzyko, inflacja, no 1%, ja wiem, że gdzieś bezpiecznie trzeba włożyć, ale te pieniążki, tak.
Ale no, ja tak sobie od razu pomyślałem, ja chyba muszę do niej, nie wiem, podejść, po prostu, proszę pani, to jest moja wizytówka. Nie, 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 naprawdę, może na pewno zrobimy tak, że chociaż pani dywidendę dostanie. I po roku na pewno będzie pani miała więcej niż 1% i to da się, poprzez to choćby jak spółka wypłaca dywidendę. To jest to zapewnione po prostu co roku. Oczywiście są takie spółki jak ostatnio Ciech. Oni powiedzieli, że nie wypłacą dywidendę. Ja właśnie ostatnio zrobiłem na akcjach Ciechu i to dość dobry, i to tak dobry procent, ale to tylko dlatego, że był popyt na nie. To w ogóle Ciech to fundamentalnie to są najlepsze walory do tej pory i to o dziwo nie wypłacili. Mogę się mylić, z tego co sprawdzałem, były informacje, że Ciech, że się nie zgodzili na wypłacenie dywidendy. Znaczy zawsze wypłacali i nagle przestali. Tak, tak, ale powracając do tematu o właśnie indywidualnych inwestorach, młodych, którzy zaczynają karierę na początku. Ja też na początku byłem taki, że o Boże, wiesz, ja muszę zarobić te pieniądze, że to jest takie łatwe w ogóle, że wiesz, że tu inwestujesz w ulubione spółeczki, wiesz, od A do Z. I zacznę moją historię od początku, może. Od 2009 roku miałem to szczęście, że akurat po recesji, bo to bardziej szczęście też, ale jak wcześniej patrzyłem na ceny dużo spółek, bo ja w Londynie wtedy mieszkałem akurat i założyłem sobie konto maklerskie w Londynie i tam na FTSE 100 inwestowałem, to ceny były no tak przewartościowane, że no sorry, ale za taką cenę nie kupiłbym tych akcji, po prostu nie. Ja pamiętam, dzisiaj. Tak, ja pamiętam, kiedy to wszystko, pamiętam, kiedy wszyscy tam biegali jak kurczaki po prostu, kiedy ta recesja po prostu już w pracy, wszędzie, na ulicy widać było, że po prostu nikt nie chce wydawać pieniędzy, po prostu zaczęli zwalniać ludzi to i kiedy wszyscy się bali, ja zacząłem wtedy inwestować. No to chyba w dobrym momencie, kiedy już przeceny były i rynek poszedł w dół, no to chyba wtedy się kupuje właśnie, a jak wszyscy sprzedają. No tak, ale teraz właśnie, teraz jest tak, że dużo, dużo ludzi kupuje właśnie teraz akcje. Tu można są strony internetowe, gdzie się wpisuje, ile jest nowych rachunków maklerskich założonych. Mhm. Bardzo dużo, potem tutaj jest zaraz bardzo fajny przykład. Dużo... Teraz jest, no ja widzę te ceny, ja pamiętam w tamtym roku, jakie te ceny były, choćby KGHM-u, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, o której zaraz tutaj będzie najlepszy przykład, jaki jest możliwy, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych w Polsce, omówimy. To tak, no ceny ewidentnie są dla mnie, ja mogę się mylić oczywiście, nie chcę, żeby to była jakaś rada inwestycyjna, dla mnie to wygląda, one są przewartościowane. Tą cenę wyraźnie kreuje popyt. Też gospodarka polska, te informacje, kiedy wszystko się dzieje dobrze. I pamiętajmy, musimy pamiętać, że przed recesją, kiedy wszyscy mówili, że jest super, że w ogóle nieruchomości, to one nigdy nie tanieją w ogóle, koledzy z pracy, nie wiem, po prostu było super. Właśnie wszyscy tańczyli, bawili się, a tu nagle... Krach. Balon pęknął. No i teraz właśnie mamy do czynienia z taką propagandą w telewizjach mainstreamowych, że jest super, nie ma długów, podatki, ściągamy, wszystko pięknie. Czyli co, czekamy na krach. Wycofujemy się z gotówką teraz i czekamy, aż wszystko pieprznie, żeby odkupić. To nie jest takie łatwe, ale jest takie coś jak cykle koniunkturalne. Kiedy mamy po prostu jest ożywienie, znaczy po recesji ta cała tą tabelkę mamy cyklu koniunkturalnego, gdzie wyraźnie jesteśmy na tym etapie, gdzie firmy już biorą kredyty, no i później jak przyjdzie koniunktura, to zacznie być spowolnienie. Zawsze w historii jest po prostu spowolnienie, jest koniunktura, jest zawsze po prostu to są cykle koniunkturalne i nikt na to nie poradzi. Ale powróćmy do inwestycji w akcje, może tak. To będzie ciekawe. Powiedziałeś, że właśnie wtedy, kiedy wszyscy się bali, to wtedy to, to,
to wtedy najwięcej osób zarobiło tam, gdzie się krew leje. Po tych zaraz po recesji, kiedy wszyscy po prostu już akurat, nie wiem, katastrofa, koniec świata, pamiętam, 2008-2009, to był oktober, 2008 oktober, październik i wtedy ten krach nastąpił i tak od 2009, od marca, pamiętam, wszystko powolutku właśnie szło w górę, aż do teraz, gdzie S&P 500 od 1970 roku jest najwyższy w historii. O. Więc mimo tego, że mieliśmy w połowie 1970 mieliśmy kryzys naftowy, mieliśmy przejście po prostu ze stałego kursu walutowego na zmienny, co powodowało zmiany ceny w Stanach Zjednoczonych towarów, usług, ubezpieczeń. Później mieliśmy kryzys walutowy w Europie 1993, to był jeszcze 1987, a to było przewartościowanie. Później mieliśmy dotkomy 2000. Jeszcze wcześniej był kryzys w Azji 1998-1997. No i ostatni kryzys to była bańka na nieruchomościach, subprime i kredyty to 2008-2009. I pytanie, jaki kryzys teraz będzie wkrótce. Grecki jeszcze, przepraszam, 2010 w maju. Dokładnie, to był jeszcze grecki kryzys, tak, gdzie wszystko szło w dół. Więc mimo tego, że było wiele kryzysów, S&P 500 od tam 600 punktów jest dziś 2000 prawie 500 punktów. 2460. No bo gospodarka, jakby nie patrzeć, ciągle rośnie, tylko że ma takie cykle. No tak, ale popatrzmy, że mimo cyklów, mimo koniunktury, mimo kryzysów finansowych, S&P jest najwyższy w historii. Morał z tego taki, że inwestowanie długoterminowe to jest najlepsza decyzja, według mnie, ja się mogę mylić, kiedy inwestujemy w jakieś nadwyżki finansowe, zostawiamy to, bo musimy też wiedzieć, że na przykład taki ETF na te indeksy, on wypłaca dywidendę. I co kwartał ta dywidenda jest wypłacana nam. I proszę sobie wyobrazić, kiedy co kwartał od tam 1970-80, nawet od 2000, tą dywidendę reinwestujemy, to widzimy, że nie dość, że tak, nie brak kosztów, brak podatków, brak prowizji, brak spreadów. A to są wszystko koszta, które powodują u inwestora małe zyski po prostu. One tną zyski. Tu wszystko chodzi o prowizję, o koszta. To ta cała giełda, ostatnio rozmawiałem z takim fajnym moim dobrym kolegą, który też inwestuje właśnie akurat w ETF-y, Exchange Trade Funds, gdzie wyraźnie powiedział: Dawid, wiesz co, słuchaj, ale te twoje tez, granie na spadki i tak dalej, popatrz sobie na S&P 500 i tam owszem były korekty, ale długoterminowo przyniosło to wszystko zyski, więc nie ma sensu płacenia tych prowizji, podatków, wpłata, wypłata, granie, sprzedaż, kupno, to powoduje ogromne koszta. I ja jako początkowy inwestor od 2009 roku, pamiętam, kiedy inwestowałem w FTSE, ja non stop kupowałem, sprzedawałem. Jak każdy początkujący chyba. I uwierz mi, że jak naliczyłem, ile ja miałem kosztów, owszem, zarabiałem tam na przykład na Aurelionie spółce, dlatego że wiedziałem, że świętej pamięci Kulczyk był głównym akcjonariuszem tej spółki, tylko że on je miał za 15 pensów, tą spółkę. I ona rosła tam o 300%, do tam 90 pensów. Kiedy widziałem, bo tam można obserwować to, kiedy jest główna, on po prostu sprzedał wszystkie akcje, to miał chyba 500 000. Nie jestem pewien, nie pamiętam.
po prostu od razu było widać, że kiedy grube ryby ewakuują się, po prostu nie chcą, sprzedają swoje akcje, to znaczy, że to jest jakiś znak. I to też taka mała uwaga do inwestorów. Ale dobra, przejdźmy tak, jakie są zagrożenia, znaczy tak, co początkowy inwestor według wielu traderów powinien zrobić? To przede wszystkim wybrać dobre biuro maklerskie, które ma dobrą platformę, nie żadne opóźnienia, tam 15 minut. To jest bardzo ważne, żeby tych opóźnień nie było, jeżeli ktoś tam traduje. No ale to chyba przy skalpowaniu jest bardziej potrzebne, przy takim długoterminowym, to co za różnica, czy ja kupię dziś teraz akcję, czy za 5 minut te akcje będą kupione? No, chodzi o to, że początkowi inwestorzy mają to do siebie, że chcą czegoś nowego spróbować, chcą kupić, sprzedać. I to powinna być aktualna informacja tego kursu akcji. Często ludzie po prostu grają na kontrakty terminowe, na przykład na to zakładają się z brokerem, czy akcje danej firmy spadną, czy wzrosną. I znowu mamy prowizję, i znowu mamy koszta tego kupna i tak dalej. Jeżeli to jest market maker, to ceny mogą być nieaktualne. I tutaj jest po prostu no, dużo zagrożeń, jeżeli chodzi o to. Ja się z tego po prostu wycofuję. Nie, instrumenty na kontrakty terminowe są niebezpiecznymi instrumentami. Trzeba wziąć to pod uwagę. Jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje, jest to bardziej bezpieczne, dlatego że no jeżeli po prostu można kupić za tanio, sprzedać za drożej, możemy sprawdzić spółkę. I tutaj powoli będę mówił, jakie moje doświadczenie ostatnio było, kiedy robiłem research. Uważam, że każdy indywidualny inwestor na początku swoje przygody, mimo tego, że nie wiem, jest taki zafascynowany, hura, optymizm i tak dalej, powinien na spokojnie sobie przemyśleć, w co chce inwestować, bo kupując spółkę, po kupnie spółki, nie mamy nad niej żadnej kontroli. No tak. Nie wiemy, co ten prezes robi tam, pod stołem. Nie wiemy, czy rada nadzorcza na przykład powoła nowego prezesa, co się stało ostatnio w PZU, w PKO, SA i w innych spółkach. No ale to państwowe firmy, no chyba się nie inwestuje w państwowe firmy, bądźmy poważni. No ale z perspektywy inwestora lepiej, z doświadczenia wiem, że lepiej inwestować w duże firmy niż w jakieś małe, gdzie bardzo łatwo można manipulować kursem akcji, jeżeli to jest mała spółka, bo ma małe obroty po prostu, ma mały volume. Podam tutaj przykład, bardzo dobry przykład, może tak, na początku ja uważam, że powinniśmy być takim dziennikarzem śledczym, jeżeli inwestujemy w coś. Był ostatnio, chciałem zainwestować spekulacyjnie w pewne akcje, gdzie analiza fundamentalna wykazała, że księgowa był perfekt, po prostu spółka tylko do kupna. Zrobiłem research tej spółki. Nie mogę podać której, imion, nazwisk i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że tak. Trzy spółki z pewnego kraju, z Azji, weszły na rynek do Polski. Każda z tych trzech spółek była zarejestrowana poza terenem RP, co utrudnia Komisji Nadzoru Finansowego po prostu pracę i investigation tak zwane, jeżeli coś się tam stanie. Mhm. Trzecia sprawa, nakładka Relation Investors, po prostu dramat, tam nic nie było, co jest w ogóle dla mnie szokiem. I to już jest czerwona lampka, się powinna zaświecić wtedy. Jeżeli rada nadzorcza zostaje z trzech spółek, ta sama osoba była w tych trzech spółkach w radzie nadzorczej i zrezygnowała. Zaraz po wprowadzeniu spółki na giełdę zrezygnowała. Druga spółka to samo. Trzecia spółka. I prospekt emisyjny był dokładnie tak samo, tylko wklej, inna nazwa firmy,
Mniej więcej to samo, coś tam podmieniali. Czyli takie przygotowywanie spółek do IPO, zgarnianie kasy i uciekanie, tak? Dokładnie. Oczywiście ja sobie sprawdziłem, czy oni coś produkują rzeczywiście. Wykonałem telefon, nie dało się dodzwonić zupełnie. Pamiętam radę pana profesora Fiora, kiedy się go audycję po prostu słuchałem i niejedną książkę też przeczytałem, gdzie właśnie mówił, jeżeli w coś inwestujemy, zadzwońmy tam. Zobaczmy, jak traktują tego inwestora. I tu miał naprawdę świętą rację. Podam kolejny przykład. Właśnie trzeba robić taki research, trzeba być takim trochę dziennikarzem śledczym. Wiadomo, że tam wszyscy będą mówić kolorowo na temat jakiejś spółki i tak dalej, żeby zainwestować. Ale jeżeli, no sorry, ale jeżeli nie da się dodzwonić w ogóle, nie ma takiego numeru, albo w ogóle Google Maps wykazuje, że tam jakaś inna firma, tam nic nie istnieje, albo jest 100 adresów, 100 innych firm pod tym samym adresem. No to, ale i takie spółki wchodzą na giełdę? Tak. No bo tak, mi się tak. wydawało, że ta bariera wejścia na polską przynajmniej giełdę, no jest dosyć spora, bo tam mówimy o wielomilionowych obrotach, które niełatwo wyrobić, tak? I trudno sobie wyobrazić, że żeby taka firma była tak w 100% fikcyjna. No nie, właśnie jak się w papierkach wszystko zgadza, a oni nie są w stanie tego wszystkiego sprawdzić. I dopiero jak się coś stanie, a taki mały inwestor, który tam zainwestuje w to spółkę, nie wiem, 2000 zł, 1000, to co on, no, biegał do sądu, gdzie... Albo co się w ogóle mija z celem i oni o tym dobrze wiedzą. I zazwyczaj jest tak, że zanim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się o tym dowie, to oni kierują sprawy gdzie indziej w ogóle, że to trzeba do Komisji Nadzoru Finansowego. Ja sobie dzwonię do Komisji Nadzoru Finansowego, odbieram miła, młoda sekretarka, nie wiem, z paluszkami, coś tam robi, a to proszę wysłać e-maila. Jedynie kto się tym może zainteresować, to nie policja, ale są specjalne oddziały do zwalczania przestępstw gospodarczych, ale jeżeli spółka jest zainwestowana w ogóle, przepraszam, zarejestrowana na przykład, nie wiem, w Amsterdamie, gdzie oni po prostu dostali ostrzeżenie od Komisji Nadzoru Finansowego, oni im odpisują, no ale w prawie holenderskim jest na przykład, tak, podaj mi przykład tylko, nie? Żeby nie było, że to ta spółka. W prawie holenderskim jest tak, że tam nie trzeba co kwartał sprawozdania finansowego, tylko co roku. No ale jest na giełdzie w Polsce, więc... A kolejna sprawą było to, podczas sprawdzania tej spółki, że też nie można było się do nich dodzwonić do biura tam tego innego, ale jak miało być zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, gdzie po prostu jeżeli ja posiadam choćby jedną akcję, sobie mogę przyjść tam i no i tak, niby w siedzibę firmy. I oni zrobili nagle spotkanie akcjonariuszy w hotelu. W ogóle... Nie, dlaczego nie? No, nie każdy dysponuje tak dużą salą. No właśnie, no i nie wiadomo, ile akcjonariuszy przyjdzie, więc to jest tylko pic na wodę. A druga sprawa, oni sobie tydzień przed, czy chyba parę dni przed, plus zaproszeniem, podanie takiej informacji, bo oni muszą po prostu co roku, jest tak, że musi być jakieś tam zgromadzenie akcjonariuszy, nie może tak, że nie będzie i tyle. To je sobie odwołali. Okay. No naprawdę, właśnie o to chodzi, że w tych małych spółkach działa po prostu spółdzielnia, w cudzysłowie, gdzie szukają po prostu no, frajerów, no. Żeby no tak to można omówić. Nie? Czyli co, giełda, czyli jakieś takie łatwe źródło pozyskiwania kapitału i z którego nie trzeba się w zasadzie spowiadać. Ale a. Co, mówisz to tak trochę, jakbyś miał takie doświadczenia, że się dałeś złapać trochę na takie spółki. Tak, dałeś ciała, czy? Szczerze, tak, straciłem tylko 500 zł. Dlatego, okay. Że się szybko wycofałem, bo widziałem ten... Tam był zastosowany obrót, że ten obrót nagle rosnął i ja nie brałem uwagi po prostu na analizę fundamentalną, czy ta w ogóle spółka istnieje, tylko po prostu ona też był... To był mój błąd oczywiście. Tam był...
jak to się, płatna, oni mieli po prostu płatną reklamę gdzieś tam, nie wiem, na blogach, w mediach i ja się tym zainteresowałem i tak zwróciłem uwagę z analizy technicznej, że rzeczywiście spółka rośnie, więc co zrobiłem? Ja ją szybko kupiłem, żeby na te wzrosty się załapać i oto, oczywiście to był taki mały pump and dump tak zwany. Jasne, sprawa. No i tam szybko się z tego wycofałem, po prostu nie chciałem nic z tym nic wspólnego. 500 zł myślę, że to nie jest dużo. No za taką lekcję. Oni tak właśnie zarabiają, no po to wchodzą na tą giełdę, żeby pozyskać, bo to debiut robią. W ogóle kolejną jest ciekawostką, naganianie na debiut. Możesz sobie wpisać na przykład w YouTubie naganianie na debiut, jak szukają no, frajerów, po prostu dzwonią do ciebie i no, wchodzi Amazon, czy tam nie wiem, ostatnio do mnie ktoś dzwonił, czekaj, kto, co to za spółka wchodziła? Twitter, nie? Twitter wchodzi na giełdę, tam wiesz, tam wilki z Wall Street z tyłu, kupuj, sprzedaj, wiesz. Tam spółka, która zaszła, nigdy nic nie zarobiła, typu Twitter należąca do Arabii Saudyjskiej bodajże, do kapitału z Arabii Saudyjskiej teraz, czy? Nawet tego nie sprawdzałem. Wiem, że tam był po prostu pump, dump. Ja nie dotykam, staram się nie dotykać po prostu spółek. Bardzo no wiesz, to bardzo mi to przypomina taką prawdziwą historię, którą gdzieś tam słyszałem ostatnio na zjeździe Asbiro odnośnie crowdfundingu. Jak jedni goście zrobili bardzo dobry biznes na crowdfundingu, taki oczywiście szwindel. Mianowicie wymyślili, że zrobią jakiś super nowoczesny wibrator dla dziewczyn. I to tam, wiesz, do jakieś filmiki porobili, wiesz, no wiadomo, no trzeba zebrać pieniądze, no i jak tam pomożesz, no to dostaniesz ten produkt, jak już go wyprodukujemy, plus coś tam, plus coś tam, plus coś tam. No ale oczywiście pieniędzy się nie udało zebrać, no bo tam powiedzmy chcieli kilka milionów dolarów, zebrali troszeczkę mniej i mówią, wiecie co, wycofujemy się, bo zebraliśmy za mało pieniędzy i nie ma szans i tak dalej, oddajemy wam wszystkie pieniądze. No i rzeczywiście chłopaki zgodnie z tym oddali wszystkie pieniądze, tylko po prostu wysłali ludziom czeki i na czeku napisali, za co to jest zwrot. I jak się okazało, mało kto w ogóle te czeki zrealizował, no bo co, dziewczyny pójdą do banku i zwrot za przedpłatę na wibrator, tak? No to trochę tak nie bardzo i jest taka trochę... Wiesz, niby wszystko legalne, niby wiesz, wszystko jest ok, ale tak, i mi się wydaje, ja też uważam, że giełda, pozyskiwanie pieniędzy, wiele w ogóle firm, które są na giełdzie, to w zasadzie one istnieją tylko po to, żeby na tej giełdzie być, tak, że nic nie robią, ten kapitał jest im niepotrzebny, tylko tak po prostu się te zmieniają, te spółki na kolejne i nawet wiele takich pośredników, którzy oferują wejście na giełdę, szuka właśnie takich małych firm, być może nawet informatycznych i mówią, my wejdziemy wami na giełdę po to, żeby mieli tą treść firmy, tak, że żeby coś tam było, żeby to nie była jakaś taka firma wydmuszka, ale żeby była sama treść firmy, a ci właściciele firm, oni nie mają tego know-how, oni nie wiedzą, jak to robić, to są przepisy, skomplikowania i tak dalej, i tak dalej. Tak samo, gdybyśmy dzisiaj chcieli otworzyć uczelnię wyższą, to w Polsce jest może 300 osób, może 500 osób, które potrafią otworzyć uczelnię wyższą, które znają te przepisy. To jest tak bardzo skomplikowane, tak? Tak samo podejrzewam jest z IPO, tych ludzi w Polsce jest ile? Może 500, może 1000, którzy w ogóle potrafią zrobić takie rzeczy i z tego można zrobić całkiem dobrą farmę. Brać takie firmy, wejść nimi na giełdę, zgarnąć pieniądze przy IPO, potem te firmy tak, jak to firmy powoli upadają, powoli i tak kolejne i wiesz co, ja tak czułem trochę podświadomie, że jest taka branża, no bo raz są firmy prawdziwe, które rzeczywiście przez tą giełdę coś tam chcą zrobić, ale z drugiej strony jest taka branża takich mróweczek, którzy no tak trochę naciągają zgodnie z prawem. Ty jesteś w tym trochę dłużej i miło mi po prostu słyszeć, że to, co ja gdzieś tam podejrzewałem, czułem i tak dalej, no w jakiś sposób doświadczony człowiek może potwierdzić. Wiesz co, to nie jest tak, że ja tam wszystko wiem, ja mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia i researchu. Staram się uczyć od lepszych ode mnie ludzi, od profesorów, nie wiem, od ludzi, którzy tam tradują milionami i tak dalej. Wiesz co, ja powiem ci też ciekawą historię z jeszcze z spółką węglową tutaj zaraz. Ja akurat pochodzę z tego miasta, więc bardzo dobrze znam tą spółkę.
chociaż ze strony zewnętrznej. Z wewnętrznej też trochę znam. O czym ty teraz mówiłeś, że tak, że są i tak dalej, to jest jak ktoś oglądał film z Wall Street, Wilk z Wall Street, to mniej więcej to jest tak, że na zdjęciu jest pokazany adres spółki Buda jakaś od psa. Że wie, że jest firma, ale weszli sobie na giełdę, kupuj akcje i to jest taki zwany pump and dump. Ja się załapałem na taki pump and dump. Strasznie próbowałem kupić te akcje i to było akcje, mogę powiedzieć tu oficjalnie, Casa Oil and Gas, można sobie sprawdzić, gdzie ta spółka naprawdę nie ma nic wspólnego, się okazało przez dziennikarskie śledztwo wtedy, ale ono zostało zamknięte, nie wiem o co on chodzi. Ale to jest penny shares tak zwane, gdzie kupujesz tam za jednego pensa i wiadomo, rośnie 600%. Ja tam chciałem zainwestować 5000 funtów, w ogóle sprawdzam przez mój bank, biuro maklerskie, nie mogę kupić tego, czemu, o co chodzi, nie rozumiem. Ja bardzo, i to było naprawdę, ja widziałem, że to już rośnie, że tam drillują ten oil w Teksasie i w ogóle starałem się szybko działać, dzwonię do Barclays, tak dalej. Oni mówią, tak, ale wie pan co, mówi, coś tam nie działa, musi pan paszport otworzyć. No to mówią, ja nie mogę. I że tak, mają to. I się okazało tak, że dostałem ostrzeżenie bardzo fajne, że proszę pana, nie wiem czy pan wie, ale te akcje, nawet jak pan je kupi, będzie bardzo trudno je sprzedać później komuś. Bo one są w takim jakby emergency market. Mój kolega, niedawno... Jest jakieś ostrzeżenie oficjalne na nie, tak? Emergency market, co to jest? Emergency market spółki z AIMS, tak zwane na FTSE. Masz FTSE 100, FTSE AIMS i tak dalej. Czyli małych spółek giełdowych. Okay. Ja szukałem po prostu tanich spółek. Zapomniałem o tym, że nieważne jaka jest cena, ważne jaka jest wartość tej spółki, czy ona ma jakąś wartość. No i to były moje początkowe błędy. Na szczęście nie zainwestowałem, a akcje wzrosły tam chyba 400-600%. I był tak, widać było książkowo, pump and dump. I pamiętam ogłoszenia, nawet banki wysyłały, że proszę uważać, bo oni robią w hotelach po prostu zebrania i mówią tam, że jest taka spółka, czyli naganiają, po prostu naganiacze to są tak zwani. I na to też trzeba uważać. Co tam było? Tutaj na debiutach też trzeba uważać. Kiedy ja słyszę, że jeżeli jakaś spółka wchodzi na giełdę, jest debiut, wszyscy och, wow. Najlepszym przykładem jest tego Jastrzębska Spółka Węglowa, kiedy Skarb Państwa po prostu chciał pozyskać pieniądze dodatkowe. Zrobili to tak, żeby wprowadzić na WIG20. Jastrzębska spółka była na WIG20, akcje były po 130 zł, górnicy dostali akcje i tak dalej. Już tłumaczę, kiedy jest debiut, kiedy wszyscy się cieszą, kiedy wszyscy o tym mówią, nie dotykać. Po prostu nie powinno się dotykać takich akcji, nawet jeżeli można zarobić. Dlatego, już mówię dlatego, że ta spółka nie ma historii, to raz, a dwa, przypatrzmy się uważnie, nie ma historii po prostu kursu akcji, historii spółki jako takiej, która już jest na giełdzie, która już funkcjonuje. Ta spółka, z tego co wiem, nigdy nie była na żadnej giełdzie papierów wartościowych, była to spółka państwowa, ją po prostu sprywatyzowano, ale Skarb Państwa ma większość udział akcji i oni sobie nigdy by nie pozwolili, żeby mieć mniejszy udział akcji. Jeżeli ktoś myśli o tym, że kiedyś sobie kupi bardzo dużą ilość akcji i będzie jakieś tam miało znaczenie głosowe, to się grubo myli, dlatego że żaden prezes, żadna rada nadzorcza, żadna firma nie pozwoli sobie, znaczy w większości, nie pozwoliliby sobie, żeby jakieś grube ryby albo indywidualny inwestor miał większościowy pakiet. No po prostu nie. Więc jeżeli ktoś wprowadza spółkę na giełdę, a dokończając, to było tak. Pamiętam, były festyny, każdy o tych akcjach mówił, były kolejki, żeby dokupywać akcje, były plakaty, kupię akcje, bo tam ileś tam koniki biegały, wiem, a ostrzegałem, jaka jest, co produkuje Jastrzębska Spółka Węglowa? Węgiel? Tak. A po ile wtedy stał węgiel? Nie wiem. Najwyżej w historii, kiedy wprowadzali spółkę na giełdę.
Już pomijam, kto rządził tam, jakie inne machinacje były, ile prezes spółki zarabiał odwołany, strajki były i tak dalej. No i co się stało? No, spółka oczywiście spadła. Kiedy jest węgiel najwyższy w historii, cena jest według mnie wygórowana fundamentalnie, tam inne rzeczy były poukrywane. Z roku na rok, chyba przez 5-6 lat, no, spółka doszła do poziomu 10 zł. Ja pamiętam, kiedy robiłem analizę fundamentalną Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to aż strach było to wziąć w ręce, naprawdę. Gdzie ewidentnie było na D, czyli zagrożone bankructwem. I tylko dlatego, że PiS akurat tutaj chciał ratować te kopalnie, to po prostu uratowali, nie powiem, że nie, uratowali, zadeklarowali, że będą ratować polskie kopalnie. I wtedy, kiedy ja przyjeżdżam do swojego miasta, pamiętam, rozmawiałem nawet z taksówkarzem, że jestem zainteresowany kupnem akcji i chciałem włożyć w to 90 tysięcy złotych. Akcje wtedy kosztowały 9 zł, więc no, dobry pakiet akcji. I proszę sobie wyobrazić, że tak, wszyscy mówili, nie, ja bym tego w życiu nie dotykał, oni wzięli kredyt 80 milionów złotych, powiedzieli bankom, że im akcje oddadzą. Co chwilę zmiana prezesa, jeden zmarł niby na zawał, czy miał zawału, wszyscy się bali, po prostu bali się tego dotykać. I co się okazało? I właśnie wtedy trzeba kupować. Tak. I co się okazało? Nie wierzę w to, że ktoś by pozwolił zbankrutować tej spółce, bo to jest zbyt duża spółka. Ale właśnie taka analiza fundamentalna mnie powstrzymała tym, że było... Ja popełniłem tutaj ogromny błąd, że nie zainwestowałem do końca, nie podjęte decyzji. I to jest tak, zagrożenia... My jesteśmy czasami sami zagrożeniem, że nie potrafimy podjąć decyzji, nasze zachowania, nasz strach, nasza chciwość. To jest to, czego nad czym powinniśmy pracować. Ja do dziś pracuję nad wszystkim, czym mogę. Mam brak strategii inwestycyjnych. To jest kolejne zagrożenie dla inwestora. Tutaj mam taki dzienniczek, w ogóle dziennik inwestora. Zapisuję sobie swoje błędy. 10 razy miałem tak, że akcje sprzedałem zbyt wcześnie, kiedy one później, dosłownie albo jeden dzień później, albo po tygodniu, urosły tak, że fajny zysk powinienem zainkasować. No ale i tak zainkasowałeś, więc tak, jedzmy łyżkami. Chciałbym polecić książkę. To nie jest moja książka, ale no po prostu tam jest wszystko opisane. Ci, co wiedzą, ci, co zrozumieją, każdy zrozumie tę książkę. Trochę długo się ją czyta. To jest wspomnienie gracza giełdowego. Ja myślę, że to jest ewenement po prostu. Wszystko tam dokładnie. Każdy zrozumiał, co w tym wszystkim chodzi po przeczytaniu chociaż tej książki. Wspomnienia gracza giełdowego. Edukacja no jest tutaj ważna, wiesz. Tyle na razie z mojej strony. No i doświadczenie. Te stracone setki, dziesiątki tysięcy złotych, tak? Gdzie człowiek już przestaje się tak emocjonować, no bo de facto przegrywamy, bo się emocjonujemy, tak? I jak rozmawiałem niedawno z człowiekiem właśnie, który też gdzieś tam, tylko on skalpuje bardziej na jakimś foreksie, no to mówi, że w zasadzie zaczął zarabiać dopiero wtedy, kiedy to granie zaczęło go już nudzić. To znaczy, kiedy już przestał myśleć jakoś tak emocjonalnie, tylko siadał tak od niechcenia, coś tam kupił, stracił, w ogóle przestał ani się cieszyć wygranymi, ani się smucić przegranymi i tak w zasadzie wtedy zaczęło mu się lepiej powodzić. Czy tak u ciebie zauważyłeś coś takiego, że kiedy to już kupowanie, sprzedawanie stało się już takie normalne, może nawet nudne, to wszystko zaczęło się układać? Wiesz co, ja w ogóle przestałem słuchać te gadające głowy za mną, no, tylko żeby sobie było, żeby sobie grało. Przestałem czytać te różne te informacje z tych portali, jak to tam Money.pl, Bankiery i te inne te bzdury. One są oczywiście przydatne, jeżeli tam są jakieś tam czasami informacje, jeżeli się wpisze tam spółkę czy coś. I tak, a potem wychodzi, że WGI naciągało ludzi i cała rada nadzorcza w telewizji siedzi i tylko swoim wizerunkiem świeci, nie?
No na przykład, no ale tam w ogóle wiesz, raz piszą, że no jest nastroje inwestorów, właśnie przede wszystkim są bardzo ważne nastroje inwestorów, kiedy jest skrajny optymizm, skrajny pesymizm. Piszą na przykład, no najlepsza gospodarka, a na drugi dzień piszą, akcje spadają, w krach, panika na DAX-ie, FTSE, bo ta Anglia wyszła z Unii Europejskiej i tam już wszyscy dosłownie srali w gacie. Ojejku, co się stanie? Anglia z Unii wyszła. Nie martwcie się. Naród angielski nie jest głupim narodem, to są bardzo mądrzy ludzie. I oni te całe city i tak dalej, oni sobie nie pozwolą, żeby po prostu ich kraj stracił na tym, na wyjściu z Unii Europejskiej. Stracić to jedynie mogli ci, którzy grali wtedy na długie pozycje mieli, czyli na wzrosty tych dni, wtedy jak te spadki były. I były co? Przez chwilę kupili akcje, przestraszyli ludzi. Ludzie mają krótką pamięć. I tutaj wspomniałeś, czy mnie nudzi, czy nie. Wiesz co? Ja już dojrzałem do tego. Ja pamiętam, kiedy miałem 24 lata, 5, 6 i w ogóle adrenalina taka. A dziś to tak, ja myślę, że to trzeba emocjonalnie dojrzeć do pewnych rzeczy. No dziś mogę powiedzieć, że naprawdę jeżeli coś, czegoś szukam, żeby po prostu jakimś tam tylko i wyłącznie nadwyżki finansowe, nie tam samymi pieniędzmi czy innymi tam inwestycjami inwestować jeszcze. Szukam definitywnie, no po prostu długoterminowo. Wszystko wskazuje na to, że długoterminowo naprawdę, jeżeli szukamy, zrobimy analizę, podzwonimy, posprawdzamy tą spółkę, analizę techniczną, analizę fundamentalną, posprawdzamy, zrobimy research. Nie patrzmy na te artykuły sponsorowane w ogóle, tak w ogóle zapomnijmy o tym. Ja raz się na to nabrałem, dwa. No, jak każdy pewnie. To wtedy mamy po prostu całą to tego, jak to wygląda, cały obrazek, który nie jest zamazany. I wtedy możemy śmiało powiedzieć, ja inwestuję. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej na przykład taką decyzję wtedy podjąć to był, no ile, po roku 600%? Ja wiem, że ona nie jest tyle warta na zdrowie, ale dziękuję. Wiesz, ale no naprawdę trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. Każdy człowiek się uczy na błędach. Przede wszystkim tak, giełda jest miejscem transferu środków pieniędzy od aktywnych do cierpliwych. Dobre. Dobre. Od aktywnych do cierpliwych. Ale wiesz, długoterminowe to się takie inwestowanie raczej wiąże, znaczy tak się kojarzy z ludźmi, którzy no, chcą wrzucić pieniądze i zapomnieć. No. No to, ale wiesz, żeby wrzucić i zapomnieć, to trzeba mieć te pieniądze, tak? A takie zawody typowo związane z tym, że non-stop siedzisz i analizujesz, no to chyba raczej się kojarzą z tym, że kupujesz, sprzedajesz, kupujesz, wyłapujesz te momenty na największego wzrostu i tak dalej, no bo wiesz, nawet jak masz duże pieniądze, no to ile? Tydzień roboty, tydzień researchu, decyzję podejmujesz, kupujesz i się logujesz na konto za dwa lata zobaczyć, czy to były dobre decyzje, tak? Więc to takie jest inwestowanie, no... powiedziałbym bardzo szybkie, tak, nie wymagające wielu czasu, dużo czasu, więc no, trudno w zasadzie mówić o sobie wtedy, że się jest jakimś poważnym inwestorem, tak, skoro się kupiło po prostu akcje i się czeka 2, 3, 5 lat, co z nimi będzie. Tu masz rację, dużo ludzi tak właśnie robiło, ale wiesz co, robi też tak dużo ludzi i z tym się może też kojarzyć, tylko że tak jak mówiłem, do pewnych spraw trzeba mieć doświadczenie, trzeba dojrzeć. Z mojego doświadczenia już się nauczyłem, że takie granie, zaraz coś ciekawego powiem, takie granie na giełdzie to jest tylko zwykła spekulacja. Tak. Ile tam jest prowizje, płacimy przede wszystkim i to nie mało. Koszty transakcji, spryt, no co tam jeszcze jest, podatki, jeżeli zarobimy. Po prostu kup, sprzedaj. Później z tego wychodzi. No trzeba, wiesz co, ja uważam, że tak, to jest mądra decyzja inwestycyjna wtedy, że ludzie stają się mądrzejsi, jeżeli długoterminowo patrzą na to.
bardziej wyszukają spółek, które są relatywnie tanie, nie są przewartościowane, robią research i wiedzą po prostu, że słuchaj, no jeżeli się nie uda, no trudno, ale wiem przynajmniej, jestem spokojny, zrobiłem dobry research, wiem, kto jest tam prezesem chociaż tej spółki. Wiem, czy rada nadzorcza się zmienia co roku i czy wywala prezesa, czy nie. Wiem, jak ta firma funkcjonuje. Byłem tam na przykład. Pochodziłem sobie, nie wiem, pytałem się pracowników. Byłem klientem tej firmy. Wiem, jak to tam wygląda. Wiem, jaki ma wolumen tak zwany. Mój kiedyś kolega w Katarze, jak mieszkałem tam kiedyś niedawno, to po prostu spytał się mnie o poradę i on powiedział, no słuchaj, bo on kupił, wiesz, zarobił na tych akcjach, nie, ale nie mógł ich sprzedać. Nikt mu nie powiedział, że słuchaj, to jakieś spółki, które w ogóle ty nie sprawdziłeś, nie istnieją tak naprawdę. One mają w ogóle zero obrotu, one są tak jak powiedziałeś, żeby po prostu były i wiesz, i doszło do tego, że on sam sobie sprzedawał te akcje. W jaki sposób można samemu prawdę, sobie sprzedać? No, no nie znam, no brak wiedzy inwestycyjnej. To, że miał pieniądze, nie oznacza, że to z wiedzy kreują się pieniądze, nie z pieniędzy, nie z samych pieniędzy. Wiesz, Kamilku, i kiedy po prostu mamy tą wiedzę, kiedy wiemy, kiedy są te cykle koniunkturalne, kiedy robimy analizę SWOT, i to nie jest tak, że tylko lubimy tą spółkę, bo nie wiem, bo jest w TV, tylko po prostu podchodzimy do tego poważnie, bo no umówmy się tak, że nikt nie chce, żeby inwestowanie, to jest jak biznes. Nikt nie chce chyba, żeby inwestowanie stało się taką kulą u nogi. Stresem niepotrzebnym i tak dalej. Lepiej bezpiecznie, ja już się nauczyłem, że lepiej, ja przynajmniej, nie wiem jakim, lepiej bezpiecznie posprawdzać od A do Z. Czasami owszem, też spekuluję, ale no teraz to ostatnimi czasy to się naprawdę zmieniło. Dużo czytałem na ten temat, dużo tego doświadczenia. Wszystko wskazuje na to, że to nie ma sensu takie po prostu granie, sprzedawanie. Chyba, że ktoś ma fundusz inwestycyjny, czy można założyć sobie własny. Można też ETF założyć w Stanach, nie ruszając się z domu tak naprawdę, o czym dużo ludzi nie wie. Tylko to trzeba wiedzieć jak. No, tylko. I też czasami jest tak, że nie trzeba mieć tam 100 tysięcy dolarów środków własnych, tylko po prostu formalno-prawno, żeby się wszystko zgadzało, że tam nie jesteśmy karani, że wszystko jest ok, że tu jest, można sobie wynająć biuro, corporate office tak zwany, gdzie ja ostatnio dzwoniłem i chciałem sprawdzić po prostu, czy ten na przykład ETF w ogóle istnieje, czy ta firma, czy on jest tam, czy oni tam siedzą. I okazało się, że nie, że to jest corporate office. Miła pani sekretarka odbiera, yes please, od razu po sekundzie rozłącza, jak nie słyszy żadnego w ogóle, wiesz. Mi się tam dwa razy zadzwoniłem, tylko się spytałem, this is virtual office? Yes, this is virtual office, thank you. Okej, okay, czyli już wiem, sprawdziłem tego tam Chińczyka, czy to tam jest, nie wiem, w ogóle człowiek nie istnieje. Dali mu jakiś garnitur, ubrali go w coś tam i będziesz naszym słupem. No tak to jest, niestety, trzeba bardzo uważać. Ja tutaj sobie też przykodowałem, też czasami na początku powinniśmy wybrać dobrego brokera przede wszystkim, mieć tanie prowizje, myśleć długoterminowo. Ale to aż takie duże różnice są wśród tych biur maklerskich, brokerskich, że jedni biorą 1000%, a inni 0,5%? No, mi się wydaje, że rynek jest na tyle rozwinięty, że te różnice chyba nie są jakieś takie duże. No bo tak na dobrą sprawę, bez różnicy, z której telefonii komórkowej korzystamy, no ceny są i tak podobne, tak? Wiesz co, to się zmieniło, tylko Kamil, no 0,29% albo 0,39%, nie? To jest dużo, jak tak handlujesz, wiesz, kupujesz tam za 100 tysięcy, znaczy obrót masz po prostu 50 tysięcy, kupujesz, sprzedajesz, to zauważysz później, ile tam kasy poszło na tą samą prowizję. Z tego po prostu biura maklerskie żyją. Oni nie mają żadnego interesu, żeby ciebie wyedukować, żebyś się nauczył. Oni po prostu chcą widzieć jak najwięcej właśnie zleceń kupna, sprzedaży, temu jest to naganianie na debiut. Temu czasami słyszymy, wielki z Wall Street sobie biuro w Warszawie otworzyli i dzwonią, a jest kupno to, wystarczy wejść na naszą platformę i tam trzeba wpłacić i tak dalej.
prowizje bankowe, przelewy, to wszystko powstało, żeby zarobić kasę na nas. Nie dla nas, to jest stworzone dla nas, żebyśmy zarabiali. Jak mały inwestor w ogóle, oni nawet, jeżeli ja mam spółkę, spółkę na giełdzie, ja nawet nie wiem, kto jest tym inwestorem, te wszystkie te akcje, które tam, procent float, tak zwane akcji, ile tam jest procent dałem. Skąd ja wiedzieć, czy jakiś Dzisiek ma moje akcje i tak dalej, jak on ma tam może 5 akcji, 1000, tego w ogóle nie ma czasu na sprawdzanie tego. To jest w ogóle nieistotne. Dlatego to się nazywa dawcy kapitałów, to jest z jednej strony. I też nie chciałbym, żeby moje jakieś tam porady czy doświadczenie było jakąś tam decyzją inwestycyjną, tutaj zaznaczam. Ale tak, ale no jeżeli nie mamy przygotowania, to jesteśmy sami sobie zagrożeniem. Jeżeli nie mam doświadczenia, warto się spytać osób bardziej doświadczonych. Ja kupiłem kursy nie u jednej osoby, żeby się dowiedzieć więcej, jaką oni, ci ludzie mają wiedzę. Nie jest tak, że ja wiem wszystko. Ja wciąż jestem tym indywidualnym inwestorem, który po prostu jakieś tam nadwyżki finansowe stara się po prostu zainwestować, żeby to miało dywidendę, żeby to rosło i żeby każdy był happy przy okazji, że jeżeli ktoś chce, to ktoś do mnie przychodzi, ja wiem, dobra, wiesz co, ja zainwestuję na mój rachunek twoje pieniążki, nie ma problemu, tu jest rachunek, żeby nie było, tylko ja mówię od razu. Na giełdzie można zarobić, ale też naprawdę stracić i fajne jest to, że ktoś przychodzi, się spyta, Dawid, ale dlaczego, czy ta spółka urośnie, czy nie? No, może urosnąć, owszem, ale no jakie ma przede wszystkim, czy ta spółka ma wartość? No, zauważmy, że tak, ludzie najbardziej wtedy inwestują, otwierają rachunki inwestycyjne, kiedy dobrze się dzieje. Kiedy źle się dzieje, to nagle wszyscy zamykają. A Warren Buffett powiedział, że bój się tam, gdzie inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni się boją. I tutaj już chyba 3 razy tutaj w rozmowie powtórzyliśmy, że rzeczywiście, kiedy leje się krew. Teraz wszystko jest dobrze na rynkach. Teraz wszystko super, super. Teraz nie kupować. Teraz nie kupować, teraz czekać. Ja bym nie kupował, no sorry, ale są przewartościowane według mnie. No, to sama analiza fundamentalna to pokazuje, że większość spółek jest przewartościowana. Większość, ja nie mówię, że wszystkie. Małe spółki to nie ma co, bo to różnie się może zdarzyć. W ogóle ostatnio ustawa weszła, PiS akurat tą ustawę wprowadził, gdzie chyba 21, 6 czerwca weszła ustawa właśnie, jeżeli chodzi o prezesów, o wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych, to prezes jest odpowiedzialny już bardziej karnie niż to było wcześniej, może aż 500 000 do 2 000 000 złotych kary. Można sobie tam wyszukać, jest nowa ustawa, gdzie są w stanie udowodnić karę, po prostu karę chcą nakładać, jeżeli ktoś coś tam zrobi, że na przykład, nie wiem, nie poinformuje, że moja żona kupiła akcję albo jest sprzedała, nie poinformuje wtedy po prostu Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych ma prawo zrobić investigation i nałożyć karę na tego prezesa. I teraz jest, jeżeli chodzi o małe spółki, a ci ludzie nie zawsze mogą wszystkiego na topie wiedzieć, co jak mały błąd i wystarczy już karę płacić. To jest kolejne obciążenie giełdy papierów wartościowych. Tam jest artykuł, tam można sobie poczytać, było to w Forbesie napisane i w czerwcu bodajże ta gazeta wyszła. I tam było to opisane właśnie, że no kolejna taka jakby ostrzeżenie, że no słuchajcie, no co może powodować po prostu wpływ może mieć na... No pewnie, im więcej karania, bicia, wymuszenia i tak dalej, na pewno się będziemy wtedy tak dobrze rozwijać, nie? No ale co zrobisz, a jak mamy nazistów u władzy? No ja słyszę, że tu PiS jest lepszy od EPO, nie wątpię w to. Ja nie wątpisz? Ale propaganda jest, nie, no jest, że wszystko dobrze w gospodarce, że jest okej. Okay. Dziwne, że nadal wszyscy wyjeżdżają. Mądrzy nie chcą tutaj firmy jakoś zakładać, jakoś nie ufają. Ja właśnie wróciłem z UK, gdzie tam spotkałem się z takimi, no takim producentem, no tam kilkadziesiąt milionów funtów obrotu, no i oni tak już myśleli, żeby coś tutaj w Polsce otwierać, no bo może ta wyjdą z tyłu Unii, może jakie cła będą, może nie, no tutaj znowu ta tania siła robocza i tak dalej, no i chcieli coś tutaj podziałać, otworzyli małe biuro,
z rok temu, żeby na początek jakieś przedstawicielstwo handlowe, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko i się wycofują się z tego w zasadzie, że przeżyli tą rejestrację spółki, przeżyli jakieś tam biurokratyczne rzeczy, ale czekają na zwrot VAT-u pół roku i się zapowiada, że tego zwrotu VAT-u nie odzyskają. I kiedy gdzieś tam wysyłali jakieś brakujące dokumenty do Urzędu Skarbowego, no to wysłali ileś tych dokumentów, tak, w jednej kopercie. I Urząd Skarbowy stoi na takim zdaniu, że jak człowiek wkładał wszystko do jednej koperty, to połowa doszła, a połowa nie doszła. I mówi, nie, pieprze, to głupie 10 tysięcy funtów zwrotu VAT-u, tak, no bo wiadomo, jak otwierasz oddział, to masz dużo wydatków, to masz dużo faktur, prawda, no i chcieli sobie te 10 tysięcy funtów odzyskać w Anglii, no to piszesz wniosek, za 3 dni masz pieniądze, tak? Tak, tam już o wiele w ogóle, no... No i mówią, że z koniem się nie będą kopać. Nie są poważni w tym kraju, żeby taki system administracyjny stworzyć taką biurokrację. W jednej kopercie, w jednej kopercie papiery, część dotarła, część nie. Mówię, że w jednej kopercie papiery, część dotarła, część nie i co mi pan zrobi? Nie, no to jest w ogóle... Ja nie wierzę w to. Właśnie to jest to, inwestorzy mają krótką pamięć. Przedsiębiorcy też często. Nie wierzę w to, wystarczy sobie naprawdę zrobić dobry research. Do tej pory pan prezes Opla, nie pamiętam, kiedyś był Opel największym po prostu dealerem Opla był. Do tej pory walczy o odzyskanie odszkodowania poprzez złą decyzję pewnego banku, nie mogę powiedzieć którego. Oczywiście to jest online, można sobie znaleźć. Do tej pory, tyle lat minęło, jego firmy już nie ma, stracił wszystkie pieniądze i tak dalej. Do tej pory walczy. Tam ostatnio była... A ostatnio było nawet, wiesz co, jakaś spółka giełdowa, coś słyszałem, która złotem handlowała. Miała sieć butików ze złotem i tak dalej i coś tam się, jakieś przepisy zmieniły i ich obroty spadły o 90% nagle, jakieś takie tąpnięcie było. A to ty spółka. Mówisz o Briu pewnie? Być może, nie wiem, nie znam się. Wiem, że byli tacy właśnie ludzie, którzy sprzedawali biżuterię, ale oprócz tego robili coś tam jeszcze z tym złotem, a ponieważ przepisy się tak zmieniły, że to coś tam jeszcze z tym złotem przestało być w ogóle opłacalne, tak zostali z 10% obrotu, no i inwestorzy zobaczyli, że zamiast wzrostu obrotów, obroty spadły o 90% i kurs w dół. Dobrze to pamiętam? W tym roku, tak? Tak. Niedawno temu, panie. Więc to mi się wydaje, że to była spółka Briu. W ogóle prezesi nie poradzili sobie, bo oni muszą też komunikat dać w ogóle, co się stało, dlaczego. I tutaj właśnie, tak, dobrze pamiętasz, wydaje mi się, że to jest o to, a tam poszło coś tam o kontrahentów, że to, czyli takie informacje podali trochę cząstkowe, że stracili kontrahenta, że coś tam, że to, że... Nie wiem, o co tam totalnie chodziło. Ta spółka i tak według mnie była przewartościowana. No sorry, ale no to widać. No, nawet po cenie. Dziwiłem się, czemu oni nie sprzedawali tej akcji wcześniej. I tutaj zagrożenie było takie, i tutaj jest dobry przykład z tym Briu. Prezesi o tym na pewno, prezes i rada nadzorcza i inni ludzie powiązani ze spółką, wierzę w to, mogą się mylić, ale na pewno wiedzieli, że coś jest na rzecz. Oni zawsze wiedzą pierwsi. Inwestorzy indywidualni wiedzą to dopiero, jak już akcje spadną, podadzą informacje, jak jeszcze ktoś miał, że tak powiem, szczęście, to sprzedał to wcześniej po dobrej cenie, bez straty nawet. I Briu tutaj jest najlepszym przykładem, gdzie no nagle no nie jesteśmy wiele rzeczy przewidzieć. My sami nie jesteśmy, znaczy sam prezes czasami nie jest w stanie przewidzieć, co się u niego w firmie stanie, a my mamy jego akcje, gdzie tak naprawdę ani nie zarządzamy tą firmą, nie mamy kontroli, wglądu do, nie wiem, do ich tam księgowości, do papierów. Oni tylko podają publiczne informacje, które muszą, a inne, o ile to nie są poufne, poufne informacje stają się ufne później, wiesz, to jest tak, nie? Nie tak poufne wiedzą dwa dni wcześniej, a później są już normalne, publiczne. No, jest po prostu, jest dużo dezinformacji.
No, to jest dobry przykład. No, to jest Briu, to po prostu, no tak jak mówię, no wszyscy, no kupuj, bo to jest Briu, bo to. I tutaj nawet spółka miała dobre fundamenty, z analizy fundamentalnej to wszystko się tam zgadzało. No ale co? Coś się zmieniło, coś ustawa, to jest Polska zresztą, mała spółka i bach. I strata ogromna pieniędzy. A tam niektórzy ludzie mieli dużo pieniędzy tam zainwestowane. I o tym mówię, że tak, owszem, patrzmy długoterminowo, ale no popatrzmy, jeżeli osiągamy zysk już 80%, bo oni tam przebili te 80% z tego, co sprawdzałem, tam z 8 zł do 26, czy tam ilość tam, już nie pamiętam nawet, to umówmy się, że no jeżeli już mamy tam 80%, zarabiamy na tym, no to jest chyba najwyższa pora, żeby po prostu zainkasować ten zysk. No nie bądźmy aż tak chciwi. Dokładnie. Małą łyżką lepiej niż... Dokładnie. Lepiej małą łyżką i potem mówić wszystkim, że się żałuje, że się tak szybko sprzedało i się zarobiło tylko 80%. Tak jak ja kiedyś kurs Bitcoina skoczył na 1200 czy 1300 zł, sprzedałem dosyć dużą część, a potem skoczył na 10 tysięcy i tak... No niby człowiek zarobił te kilkaset procent, ale lepiej opowiadać w tą stronę niż w tą drugą, tak? Że poczekałem jeszcze tydzień i straciłem. Ale, no wiesz, ale to tam taka mała bańka. No ja w ogóle ja pamiętam, że ty Kamil te bitcoiny i tak dalej, ty to masz wszystko, tam można płacić u ciebie bitcoinami na tak? Tak. Nawet muszę ci powiedzieć, jakieś 38 bitcoinów bodajże w ciągu roku zainkasowaliśmy. Wow. Coś takiego, czyli takie, no mniej więcej takie obroty mamy. Teraz jest jakoś inna raport. Waluta, kryptowaluta, nie wiem czy wiesz, Ethereum, jak ona tam się Ethereum. No dużo tego jest, więc... No i takie banieczki się tworzą, według mnie są teraz banieczki właśnie na tych kryptowalutach. No ale umówmy się tak, no te Forexy i tak dalej, nie lepiej kupić, nie wiem, walutę w kantorze i sprzedać. Wiemy, że to mamy, że to nie jest platforma, że to nie jest przez IT speców robione, jakby tu na co szukać, bo takie rzeczy też są naprawdę i to można sobie... No zwłaszcza, że spread na jakichś kantorach internetowych nie jest jakiś taki duży, jeżeli chcemy inwestować tak długoterminowo. No to co się teraz z funtem dzieje, tak? 4,70, tak? I dużo pewnie będzie tak takiego... ruszania się. No nic, ja w każdym bądź razie nie inwestuję teraz, nie kupuję żadnych akcji, trochę złota dokupiłem i w ten sposób czekam, aż będzie kolejny kryzys. Bo tak. Wiesz co, ja tak sobie był ten kryzys 2007-2008 i tak w sumie już 10 lat ludzie mówią, że jest ten kryzys, ale jaki kryzys? To już było 10 lat temu, hello! Znowu musi być jakieś tąpnięcie zaraz i już się zaczyna, że jest dobrze, jeszcze tak z 3-4 lata będzie dobrze i znowu pieprznie nie wiadomo kiedy, nie? No właśnie, tylko nie wiemy kiedy, wiesz, pytanie jest, tak jak cykle koniunkturalne są, pytanie jest nie czy będzie, tylko kiedy. Dokładnie, i żeby wyczekać i zostać z gotówką na ten czas. Tak, no gotówka, złoto, nieruchomości, ja coraz powoli bardziej jestem tego, znaczy bardzo szybko już, tak jak mówiłem, trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. Ja się nauczyłem tak, że owszem, zarabianie pieniędzy na samych pieniądzach jest przyjemne, niż tylko na towarach, usługach i tak dalej. Jest o wiele przyjemniejsze, ale lepiej mieć w ręku fundamenty, coś, co możemy, nie wiem, dotknąć. No bo mówmy, że na tak, no wyłączą cały internet, nie wiem, coś tam pójdzie. No to zostajemy z akcjami. Ani akcji, bo wszystko dziś jest elektroniczne, ani nie wiem czego, tam w tych kontraktów terminowych, opcji, obligacji, w ogóle wszystko mogą wyzerować. Lepiej mieć coś, co czujemy od razu. Inaczej się wydaje, kiedyś było tak, że biura maklerskie w ogóle, jak się zakładało, to taki papier, musiałeś tam iść z buta, kupić ten papier, oni wklepywali zlecenie i w ogóle i dostawałeś taki papierek, że... Dziś to tak online jest w ogóle wszystko i tak mało ludzi czuje to w ogóle, że no zainwestujesz, no Kamil, inwestujesz 100 tysięcy złotych, umówmy się tak, że ty tego nie czujesz. Jakbyś tak wziął do banku poszedł, wyjął te 100 koła i poszedł tam do biura maklerskiego i wiesz, to całkiem inaczej wygląda. I wtedy zastanowisz się 20 razy, jak nie 50 i wtedy nagle ludzie mają strategię inwestycyjną, nagle... sprawdzają spółkę od A do Z i nie tylko, bo to musi rosnąć, bo nie wiem, bo ona weszła na giełdę, bo jest debiut i wow, bo festyny robią i nie wiem, i piwo za darmo rozdają, to trzeba kupować akcje.
Dokładnie. Nie kupujemy akcji firm, co festyny robią i za darmo piwo rozdają. Tak, definitywnie. Jednak. Trzymajmy się. Trzymajmy się chociaż tego. Na własne oczy i się tylko. No ja się śmiałem po prostu, ja wiem, ludzie, no poważnie jesteście, no serio, po takich cenach, kiedy węgiel historycznie bym miał największą wartość wtedy. Nie, i kiedy i zobaczmy też tak, zobaczmy spółki, jak ile czy nie przejadają pieniędzy inwestorów. To jest bardzo ważne. No sorry, ja widziałem, jak budowali hotele, gmachy. Ja tu nie mówię tylko o JSW akurat, ale przykładem jest ostatnio, ja to muszę powiedzieć, bo ja to na oczy widziałem. To jest tylko moja opinia, ale ja to widziałem. Ja powiem, co ja widziałem. Z doświadczenia wiem, że i po przeczytaniu też bardzo fajnej książki pana Witkiewicza, który wprowadził własną spółkę na giełdę papierów wartościowych, jak tam miał historię z tą radą nadzorczą, co go tam zwolniła, jak można własnego właściciela prezesa zwolnić? Można! No ja o tym nie wiedziałem, naprawdę, ja kiedyś o tym nie wiedziałem w ogóle. Ale już dokończam z tym... Tadem Witkowiczem. Jeszcze raz? Z Tadem Witkowiczem. Wcześniej. No mówiłeś odnośnie tej historii wejścia na giełdę jego. Tak, i jak ten właśnie tutaj jeżeli firma przyjada pieniądze inwestorów, co widać generalnie, debt po analizach i tak dalej, no ale samo to, że pewną spółkę bardzo popularną, tutaj pan na Asbiro był, wykładał i mówił, że był tam prezesem, ale sprzedał ją komuś tam, nie chcę mówić co jak. Widziałem tych ludzi, jak chlali wódę Belvedera w Mikołajkach. Tam ich było mnóstwo aut na firmę, gdzie pokój, ja się pytałem, ile tam pokój kosztuje. Kosztowała 2300 zł na 3 dni. Byłem tam, bo pojechałem ze swoją dziewczyną i po prostu założyłem, że no po prostu... A widziałem inne fajne hotele naprawdę, gdzie można było konferencje zrobić i tak dalej, gdzie o wiele taniej by to kosztowało, nie trzeba było aż jechać, nie wiem, do Mikołajek, czy nie będę mówił, który hotel, ale no po prostu i ewidentnie widać to później było po kursie akcji tej spółki, gdzie no sorry, ja jako inwestor, kiedy ja widzę coś takiego, jak przyjadane są pieniądze, ja bym tam w ogóle, i o tym mówię, no trzeba sprawdzać po prostu, trzeba robić research, trzeba podzwonić. Jeżeli ktoś nie odbiera telefonu, albo ta spółka jest zarejestrowana w 10 innych jurysdykcjach, nie da się jej w ogóle sprawdzić, wynajmują sobie adres, dzwonisz, sprawdzasz na Google Mapsa, to w ogóle jakiś tam biurowiec wynajął tylko biuro, albo fabryka, która zmieniła nazwę 10 razy, no na przykład. Więc no uważajmy, jeżeli inwestujemy, róbmy to z głową, nauczmy się nie podejmować emocjonalnie decyzji, co jest bardzo trudne, ja sam się tego uczę. I się pewnie nie nauczysz do śmierci. No raczej już powoli, myślę, że no długoterminowo, tak jak mówię. Okej, Dawid, dzięki za rozmowę, dzięki za to, że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami. I co? I wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia gdzieś tam na zajęciach. Dziękuję. Wzajemnie. Do zobaczenia. Hej, hej. Wkrótce pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tak dalej.